Witajcie, najmilsi, pora rozstrzygnąć, do kogo powędruje druga książka z podpisem Roberta, drugi niezliczalny, pierwszy to już czytałem na F1 Vlogu, Patrick Treat, za bardzo ciekawy komentarz, natomiast teraz jesteśmy w Hyundai i30N Fastback Performance i mkniemy, a w zasadzie stoimy w korku, tak, w drodze do Katowic na ostatnie spotkanie autorskie z obecnie zaplanowanych, Silesia, ta galeria Silesia, tak to się nazywa, o 18:00, no i pora rozstrzygnąć, kto dał najfajniejszy komentarz. Powiem tylko z góry, że byliśmy dość zgodni, tak? Obojgu nam się bardzo podobało. Znaczy, jest wiele fajnych, ale ten jeden, oboje zwróciliśmy uwagę. To prawda, tak jest, ale o zwycięzcy potem, bo wcześniej chcemy Wam przeczytać jeszcze takie, które zwróciły naszą uwagę, bo naprawdę było ich mnóstwo, były tak super. Sami sobie przypominaliśmy jakieś takie momenty, które może gdzieś tam nam umknęły. Świetnie też było widzieć, jak przeżywaliście te wszystkie występy Roberta. W związku z tym zaczniemy od tego, że przeczytamy Wam parę komentarzy, które zwróciły naszą największą uwagę, a na sam koniec będzie ten zwycięski. Będzie ten zwycięski. Jeszcze tylko dodam, bo to nie było łatwe, dlatego że to było, nie wiem, z 500 tysięcy znaków w sumie, być może nawet tych komentarzy, czyli w zasadzie wyszła z tego książka. Godzinami druga do to przeczytania. Czytaliśmy. Było tak, warto. Ale było warto. Było warto zdecydowanie. Dużo, dużo mieliście przy tym emocji. Tutaj na przykład Legolas opowiada, jak gdy Robert wygrywał w Kanadzie, to się tak zdenerwował, że wyszedł trawę pokosić i w końcu zaspał na mecz Polska-Niemcy, więc takie rzeczy się zdarzały. No a teraz czytam w całości. Tomasz Hiterski. Jak dla mnie najważniejszy występ Roberta to były testy w sierpniu 2017 roku, gdzie po 7 latach Robert zasiadł do auta najnowszej generacji. Najważniejszy, bo oprócz wielkich emocji, jakie to wydarzenie spowodowało u mnie, poznałem jeszcze 17 innych osób, które równie mocno śledziły karierę Roberta i stale mu dopingowały. Osoby, które z dnia na dzień podjęły spontaniczną decyzję. Biorę urlop i jadę na testy, nie zważając na to, co powie szef czy żona. Osoby, które w 4 dni organizowały się i wspólnie przejechały ponad 1200 km dwoma busami, aby później razem z tysiącem innych polskich kibiców w temperaturze ponad 33 stopni razem krzyczeć Robert Kubica za każdym razem, gdy auto pojawiało się na prostej startowej czy w garażu. No i niezapomniane Merci Renault. Wtedy chyba wszyscy mieliśmy łzy w kącikach oka. Wyjazd połączył nas na pewno, ale te dwa mandaty jeszcze bardziej, bo zapomnieliśmy o Speed Traps po drodze. Wspaniały komentarz, powrót do wspaniałej chwili. Wiele osób zwracało na to uwagę i też uważam, że ją warto docenić, bo to był taki moment przełomowy. To była ta nieprzyjaźka, to były normalne testy. Niesamowite w ogóle, że Robert zaszedł tak daleko, że dostał szansę pojeżdżenia tym samochodem. To pokazało, że naprawdę tutaj się na poważnie wszystko rozkręca i że no, te pierwsze testy wypadły bardzo, bardzo dobrze. Ja też z rozrzewnieniem wspominam tamte chwile, szczególnie to Merci Renault, które było totalnie spontaniczne. Myśmy stali po drugiej stronie i było po prostu wręcz szokująco miłe. To jeszcze drugi komentarz dotyczący tego wydarzenia od Lutera. Dla mnie najważniejszym występem był ten na treningu na Węgrzech. Widziałem tam wygraną człowieka, serca i ducha nad losem i chorobą. Identyfikuję się z tym wydarzeniem, bo mnie też spotkał dramat jako młodego człowieka. Choroba, operacja i codzienna walka o normalność. Robert pokazuje, że z każdej sytuacji można wyjść i przekuć ją w sukces. Kiedy wyjechał z garażu, płakałem jak dziecko. Wzruszający. Super. To był wzruszający moment. Dobra, lecimy dalej. 2009 rok, Grand Prix Australii, to komentarz K. Wiś. Przebywałem w zakładzie karnym. W momencie, gdy Vettel wjeżdża w Roberta, zaczynam tak wrzeszczeć do telewizora, że po chwili otwierają się drzwi, a do celi wbiega kilku funkcjonariuszy z pałkami gotowymi do interwencji, bo myśleli, że to awantura między więźniami w celi. Takie emocje Robert wywołuje, pozdrawiam. Fantastyczne, bo to życiowa sytuacja, tak? Znajdujemy się w różnych punktach życia, w różnych momentach. Raz jest lepiej, raz gorzej. Natomiast no, łączy nas, te emocje nas łączą, tak? Że gdzie byśmy się nie znajdowali, co byśmy nie robili, to jest taki moment, kiedy być może ktoś biegnie do celi, żeby zrobić porządek. Strasznie nam się spodobała ta historia obojgu. Za nią też dziękujemy i trzymamy kciuki. No dobrze, Zygman the Hero. 10 września 2006, dzień moich 11 urodzin. Ja jestem blisko, jestem 11 września, więc wszystkiego najlepszego. W planach były wielkie party w McDonaldzie wspólnie z rodziną i kolegami. Niestety wraz z początkiem roku szkolnego złapała mnie infekcja i wylądowałem w łóżku. Wspólnie z tatą zacząłem oglądać F1 już w 2004 roku, ale tego dnia nie miałem dobrego nastroju na patrzenie w telewizor.
Zachęcony przez rodziców ostatecznie obejrzałem wyścig na Monce i z perspektywy czasu nie żałuję, bo byłem świadkiem pierwszego w historii podium Polaka w Królowej Motorsportu. Szybko zapomniałem o chorobie, kolegach i prezentach. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że żadne urodziny nie przysporzyły mi więcej radości i dumy. Po powrocie do szkoły jeden z kolegów nabijał się ze mnie, że wybrałem sobie zły moment na chorowanie i że jestem frajerem, bo zmarnowałem szansę, by dostać wiele prezentów. Zapytałem go wówczas, oglądałeś wyścig? Jaki wyścig? Czyli to nie ja jestem frajerem. Bez od tej pory wiele spotkań towarzyskich ominąłem z powodu oglądania F1 i innych transmisji sportowych. Super komentarz, tym bardziej, że można się z nim utożsamiać. Też miałem tak jeden raz, że minąłem niejedno wiele spotkań towarzyskich ze względu na Formułę 1, czasami nawet ważnych uroczystości związanych z przyjaciółmi, tak na przykład, czy z rodziną, ale jak się już pracuje w tym rytmie Formuły 1, to nie ma większej świętości niż kalendarz Formuły 1, więc wtedy wszelakie święta, czy wesela, czy inne uroczystości po prostu schodzą na plan drugi. I wchodzimy w klimaty rajdowe. Paweł Rychlik. Robert zrobił na mnie największe wrażenie nie w wyścigach, w których jest zawsze perfekcjonistą, ale podczas testów przed rundą WRC w Polsce. Miałem to szczęście, że testował w mojej miejscowości. Jest tak naturalnym i sympatycznym człowiekiem, nie budującym barier wokół siebie. Taki kumpel z podwórka. Z wielkim szacunkiem odnoszącym się do nawet tych najmniejszych, to w cudzysłowie, jak na przykład chłopaków z OSP, którzy zabezpieczali testy. Podchodził, rozmawiał i był tak naturalny, jakby się wśród tych ludzi wychował. Wielki człowiek, sportowiec i przykład dla całego młodego pokolenia. Cały Robert, tak, w tych chwilach takich po prostu kontaktu i tego, gdzie znajduje się w swoim środowisku, robiąc to, co kocha, no, po prostu takie otwarte, czyste podejście normalnego człowieka do normalnego człowieka, tak, to jest coś, co Robert zawsze w sobie jakoś starał utrzymać i to jest coś, od czego uciekał, dlatego być może był odbierany przez media w Polsce, także nie jest mało przyjazny i tak dalej, on po prostu zawsze starał się być traktowany jak normalny człowiek, tak, po prostu i być tym normalnym człowiekiem i tak do ludzi podchodzić zamiast gwiazdorzyć, to się z tym wiąże. Zostajemy w rajdach, Jacek RZ. Dla mnie najbardziej, przepraszam Was najmocniej, takie rzeczy się zdarzają. Dla mnie najbardziej emocjonalne były zwycięstwa na dwóch pierwszych OS-ach w WRC Monte Carlo. 36,8 przewagi nad Ogierem. Heidfeld pisze, wow, WTF. Świat motorsportu w szoku, a ja w szoku z telefonem, z relacją w dłoni, puszczam łezkę na uboczu galerii handlowej, nie jedną łezkę. Wtedy poczułem, że wróci do F1. F1, w której zdecydowana większość kierowców nigdy nawet by się nie zbliżyła do tego, co zrobił Robert 16 stycznia 2014. Przepraszam, bo tu pan nie chciał wjechać. To jest też często wspominana sytuacja. Ja ją pamiętam, bo byłem na rajdzie Monte Carlo. I pamiętam, jak zjechali kierowcy do parku maszyn, to było po trzech OS-ach, więc już Robert i Maciek akurat nie prowadzili, bo na trzecim OS-ie już tam za panami nie pokleiło tak dobrze z tym ich wyborem. Ale widać było taki rodzaj konsternacji, szczególnie w sobie Ogier, że kiedy był pytany o to, że Robert wygrał te dwa OS, to był wielki szok. I ja mam taką jedną uwagę, bo to sobie zdałem sprawę po latach. Ja wtedy raczej w rajdach wiedziałem dość niewiele. Znaczy wiedziałem, kto co się działo mniej więcej przez te lata, ale nie siedziałem w tym środowisku. To był dla mnie taki drugi rok jeżdżenia na rajdy, tak naprawdę. I byłem tym bardzo podekscytowany, natomiast teraz jak tam były osoby, które mi zarzucały, że nie wiem, że jestem zbyt wielkim optymistą i tak dalej, powiem szczerze, że gdybym wtedy rajdy znał tak, jak znam teraz po tych latach, to by mnie wzięli niektórzy za wariata, bo ja bym po prostu, to było nieźle szokujące, że można było w ogóle wyciąć taki numer i w pierwszym prawdziwym rajdzie, to co prawda było w zeszłym roku Wielka Brytania, ale to było z pilotem po włosku, to w ogóle trudno to uznać za debiut, że w pierwszym takim prawdziwym, porządnie rozpoczętym rajdzie i drugim sezonie startu w rajdach jakikolwiek kierowca może wyjść na prowadzenie. I to jeszcze w Monte Carlo, w jednym z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszym rajdzie świata, jeśli chodzi o WRC, tak więc wspaniałe wspomnienia. W Monte Carlo i 2014 i potem to naprawdę, naprawdę wyjątkowe historie. Wracamy na tor i wracamy do Kanady, ale nie do zwycięstwa. Caprio. Moim najbardziej emocjonalnym momentem był 10 czerwca 2007 roku, Kanada, ale po kolei. 8 czerwca trafiłem do szpitala w wieku 12 lat, zupełnie niespodziewanie, bez żadnych problemów zdrowotnych. Jako dzieciak mocno interesowałem się lokalnymi wyścigami oraz wszelkimi motosportami, które były w moim zasięgu. Na oddziale była sala telewizyjna, na której jedyny telewizor nie działał. Mając w pamięci, że w niedzielę wyścig F1, poprosiłem wujka, który zaoferował swoją pomoc i w sobotnie popołudnie, ku radości całego oddziału, naprawił jedyny telewizor. Wraz z innymi pacjentami
pacjentami oglądaliśmy niedzielny wyścig. W momencie, kiedy Robert wyleciał w powietrze, bardzo mocno się zdenerwowałem i niestety siostra oddziałowa, która widziała to zdarzenie, wyłączyła telewizor i na tym zakończyły się moje emocje związane z wyścigiem. Później z wielką ulgą przyjąłem wiadomość, że obrażenia nie są zagrażające życiu. Z punktu widzenia emocjonalnego, z kilku względów był to dla mnie najbardziej pamiętny wyścig z udziałem Roberta. To też ciekawe, bo też sporo osób wspominało o tej dokładnie sytuacji. Tak jak różnie zapamiętajmy różne chwile. Fajnie, że o tych mocnych emocjach też była mowa, że one też są poruszane, tak? Bo z różnych powodów wspominamy te wyścigi. No to jest też kolejny wyścig, na którym ja byłem i to już mówiłem nieraz, że to był jedyny moment, kiedy zrozumiałem i tu nie ma żadnej przyjemności. Zrozumiałem, że w powiedzeniu nie wierzyć własnym oczom, że się kryje, że to jest przyjemność, że to jest prawda, że można coś zobaczyć i realnie mózg odrzuca prawdę, bo ja wtedy po prostu w pierwszych chwilach zanegowałem, że to jest w ogóle Robert, że do tego doszło. Realnie po prostu jakieś głupie myśli mi się pojawiały, typu, że może realizator, bo to było po neutralizacji, żeby jakoś zabić czas, że pokazał symulację, co się może wydarzyć i jakie są, nie wiem, kokpity nowoczesne, takie rzeczy. To było niesamowite przeżycie, ten jeden raz. I jeszcze z takich innych osobistych to był chyba taki jeden z najcięższych dni w moim życiu jako dziennikarza, bo byłem korespondentem przeglądu sportowego, reporterem Polsatu, korespondentem TVP i robiłem jeszcze dwie lub trzy inne rzeczy tak pobocznie. Więc i to wszystko nagle przyspieszyło, jeszcze na taki deadline polski, tak, bo niekorzystny bardzo. I pamiętam, że pod koniec tego dnia, jak już wszystko zostało wysłane, nie wiem, czy kiedykolwiek miałem taką satysfakcję z pracy ostatecznie, że to wszystko się udało, że to wszystko pokleiło, co było oczywiście określone tym, że Robertowi nic się nie stało, tak, że to bez tej wiadomości w ogóle nie byłoby mowy. Jeszcze zdradzę, że pod koniec tego dnia też udało mi się wykombinować drogę, jak się wbić jakby do szpitala i z Robertem spotkać. No dobrze, moi drodzy, to teraz dwa komentarze w bardzo podobnym stylu o najważniejszym wyścigu. Dla mnie najważniejszy wyścig Roberta jest zarazem najdłuższym znanym mi wyścigiem. Robert Kubica zaimponował mi swoimi sukcesami sportowymi wielokrotnie i to naprawdę w różnych kategoriach motosportowej rywalizacji. Nie spodziewałem się jednak, że jest w stanie zrobić coś jeszcze bardziej niewiarygodnego, ale Robert faktycznie to, co dla większości ludzi jest niemożliwe, potrafi zamienić w realne. Ten najwspanialszy wyścig to 8-letnie zmaganie z czasem, przeciwnościami losu i słabościami organizmu i psychiki. Wyścig o największą stawkę, o powrót do tego, co zabrał mu los. Zaimponował mi na wszystkich polach, dał jasno do zrozumienia, że zawsze należy walczyć, a wynik tej walki przede wszystkim zależy od nas samych. Pokazał mi i wielu innym osobom w trudnej sytuacji, że nie wolno się załamywać, że z największej opresji można wyjść i cieszyć się tym, co kochamy, życiem i pasją. No i Mateusz Bieniek, najlepszy wyścig, jaki przejechał Robert, to ten od 6 lutego 2011 roku, trwający do 17 marca 2019. Robert pokazał, że jeśli czegoś bardzo pragniesz, jesteś w stanie to osiągnąć i pomimo tego, że linia mety była daleko, on ją przekroczył. Jest autorytetem dla wielu ludzi i najlepszym przykładem na to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Fantastyczne spojrzenie, absolutnie pełna zgoda. Też wydaje mi się, że już patrząc na to tak ogólnie, całościowo, to był chyba faktycznie najlepszy wyścig Roberta. Jeżeli można to nazwać wyścigiem, bo to był też rajd i przeprawa. Najcięższa i zwycięska, tak? Wygrana. To już się udało, więc i tych komentarzy też było sporo, było i więcej, więc no to spojrzenie też tam się bardzo podoba. Powiedziałeś o rajdzie, ja tutaj już mam tylko jeden komentarz, on jest wyścigowy, zanim przeczytamy ten zwycięski, natomiast też bardzo wielu z Was wspominało Rajd Janer i ten fenomenalny odcinek, w którym Robert jechał po ciemku, jeszcze do tego z urwanym oświetleniem, w którym Maciek tam zachował absolutnie stalowe nerwy, mimo że wypadli z trasy, to też wielu z Was zostało w pamięci. Myślę, że to jeden z takich kultowych OS-ów w ogóle, onboardów rajdowych. No a teraz wracamy do wyścigu. Nietypowy komentarz, dlatego chcieliśmy go Wam przeczytać. Aurisek może, mam nadzieję, że dobrze czytam. Tak, to tylko troszkę głośniej teraz, bo się rozpędzamy. A, dobrze. Jeden z momentów, w których Robert kolejny raz bardzo mi zaimponował i nauczył mnie czegoś, to sezon, kiedy już prawie pewne było jego wejście do składu obok Lensa, a w ostatniej chwili wskoczył Sirotkin. To, co zrobił Robert, to klasa światowa i pokazanie, o co w życiu chodzi. Nie załamał się, nie rzucił wszystkiego w cholerę. Większość
przypływie emocji pewnie by tak zrobiła. On zachował zimną krew i skupił się na pracy jako trzeci kierowca. W tym okresie również miałem serię trudnych chwil i wyborów. Byłem bliski załamania. Z początku ta historia w ogóle mi nie pomogła, wręcz postawiła mnie na skraju. Po tym jednak, jak Robert zachował się w arcytrudnej sytuacji i jakie decyzje podjął, po tym wziąłem się w garść. Pokazał, że świat się nie zawalił i dalej trzeba robić swoje. I za to dziękuję mu do dziś. Kolejny przepiękny komentarz. I kolejne zwrócenie uwagi na taką sytuację ciężką, tak? Ciężką sytuację tak naprawdę, która zamieniła się w triumf, chociaż wyglądała no, beznadziejnie, była wielkim rozczarowaniem dla nas. To także dla Roberta z całą pewnością, który sam mówił, że myślał, że na 99,9%, że to już jest sklepnięte i znowu przekuto ostatecznie w to, na co wszyscy czekaliśmy, w ten powrót. To co? Werble? Tak jest, werble i czytamy wypowiedź finałową, zwycięską. Krzysztof Michałek. Moje niezapomniane chwile to Grand Prix Monaco 2007, końcówka maja. Wówczas młody, zapalony kibic przekalkulował, że treningi w Monaco są ważniejsze niż szkoła. Z domu do szkoły wyszedłem, ale do niej nie dotarłem. Schowałem się nieopodal domu, poczekałem, aż rodzice wyjadą do pracy, po czym wróciłem, by rozkoszować się F1. Problem w tym, że miałem podbramkową sytuację z językiem niemieckim i właśnie w tym dniu miałem się wykazać swoją wiedzą, jednakże pasja wygrała. Widok przelatującego Roberta między zakrętami 13-14 jest tym, za co kocham ten sport. Jak dobrze pamiętam, w treningach RK był na 7 i 9 miejscu, a w wyścigu zajął 5 miejsce, a ja doczekałem się własnej sesji, sesji sierpniowej, nawiasie komis, niestety nie poprzedzonej treningami, a lania od ojca i chyba z trylionem szabanów. Szczęśliwie ogarnąłem temat, a z perspektywy czasu zrobiłbym identycznie. Dziś mając trzydziechę na karku, jestem takim samym kibicem jak wtedy. Siedząc w korpo, mam skrzętnie ukrytą słuchawkę w uchu i wszystko śledzę na bieżąco. Właśnie w takich okolicznościach, panie Czarku, odsłuchuję 90% pana vlogów. Choć i live'a z Australii dałem radę na żywo śledzić, a przez ten czas prawie godzinę udawałem, że klepię coś do Excela. Pozdrawiam serdecznie. Fenomenalny, przezabawny komentarz, jest taki bardzo życiowy. Szczerze mówiąc, mi najbardziej się spodobał ten fragment o tym, może nie należy, to slapanie i o ten, o laniu i o komisie. Ukłon dla maturzystów. Ukłon dla maturzystów, tegorocznych, tak. Trzymamy kciuki. Co prawda nie polecamy może tej metody, żeby zaniedbywać naukę, chociaż zrobimy tak samo, tak, po tych wszystkich latach, więc opłaciło się. I być może na tym polegają te takie trudne wybory czasami w życiu, że naprawdę, no szacun, nie, że w takiej chwili zrobić coś takiego, ja w życiu nie byłem na dniu wagarów akurat, nie chcę wyjść na nudziarze, ale jakoś byłem takim pilnym uczniem, może nie z ocen, ale z tego, z uczęszczania, obecności miałem. Więc no ta historia zwróciła nas obojga uwagę, także dlatego, że jest bardzo osobista, tak? I opowiada o jakimś takim fragmencie życia kibicowskiego i ma swoją ciągłość w czasie, więc ostatecznie uznaliśmy, że ta druga książka powędruje właśnie w te ręce. Krzysiu, odezwij się. Tak, odezwij się, daj namiar, my się spróbujemy odezwać, tak samo Patrick Tweet. I co? Dziękujemy wam bardzo, bo naprawdę dzięki temu zabraliście też nas w taką podróż sentymentalną i mieliśmy naprawdę fascynującą lekturę, też jak wspomnienia naszych własnych emocji z tamtych różnych czasów. Super przeżycie to było. Bardzo się cieszę, że to zrobiliśmy. Też się bardzo cieszę. Dzięki, że wzięliście tak licznie udział i co? Mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo i być może znowu coś tam wyczarujemy.